No i doczekaliśmy się, ci, którzy oczywiście czekali na ten dzień, bo dziś w Brukseli początek czterodniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w pierwszym dniu, czyli dzisiaj zaplanowano debatę o sytuacji w Polsce. Ta debata zacznie się o godzinie 17.30. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Z. Oczywiście. Przepraszam, Wnet. Radia Wnet. To oczywiście jest tak, że nigdy tak źle w Polsce nie było, jak jest obecnie. Czy jest pan gotowy do tej debaty i do wysłuchania tych wszystkich argumentów, które opisują Polskę jako straszny dwór Europy? To znaczy, panie redaktorze, no jesteśmy do tych debat przyzwyczajeni. To chyba już szósta z kolei od momentu, kiedy rządy w Polsce przejęła Zjednoczona Prawica, więc one były toczone i w tamtym parlamencie, i w obecnym. Rzeczywiście ta argumentacja troszeczkę się zmienia, no ale generalnie rzeczywiście sytuacja w Polsce jest przedstawiana mniej więcej tak, jak jakby w tej chwili opisać sytuację panującą na Białorusi. Brak demokracji, opozycja w defensywie, nad opozycją znęca się policja polityczna i tak dalej, i tak dalej. No strefy teraz jeszcze doszła bardzo modna rzecz, strefy wolne od LGBT, choć wiemy, że to jest typowy fake news, bo jeden z aktywistów tego ruchu wiesza tego rodzaju tabliczki na nazwach miejscowości czy gmin, które przyjmują akurat te uchwały dotyczące ochrony rodziny, no i w ten sposób wprowadza w błąd opinię publiczną, ale ten punkt został dodany. Przy okazji sprawy polskiej omawiana jest także jakaś tam sprawa włoska, jakiegoś adwokata, który stwierdził, że nie chciałby obsługiwać w swojej kancelarii prawnej tego rodzaju ludzi. No ale generalnie debata będzie poświęcona naszemu krajowi i będzie ono opisywane w czarnych barwach. Myślę, że Białoruś i to, co pokazują stacje telewizyjne na Białorusi przy tym opisie, to naprawdę chodząc po krakowskim przedmieściu, mijając Pałac Prezydencki, oczywiście doświadczamy tego, jak w Polsce jest źle, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jak autorytarny system. Przecież ulica pełna policjantów, przed chwilą słyszeliśmy przejeżdżający kolejny radiowóz. Jest bardzo źle, panie pośle, pan poseł tego nie widzi, bo pan poseł jest w Brukseli, ale przecież my... Ale panie redaktorze, tak się składa, że ja co tydzień bywam w kraju i my... Czasami bywam także na krakowskim przedmieściu i tam przed Pałacem Prezydenckim i mówiąc szczerze, no nie widzę nic takiego, co mogłoby kogokolwiek niepokoić. No my namawiamy wszystkich tych, którzy są współuczestniczą w tworzeniu tych raportów, żeby odwiedzili Polskę, żeby zobaczyli, jak wygląda naprawdę sytuacja w naszym kraju i że to, co mówią europosłowie z Platformy czy z Lewicy, nie ma żadnego odniesienia do polskiej rzeczywistości. No oczywiście nikt się do Polski specjalnie nie wybiera, bo teraz mamy pandemię koronawirusa i także w parlamencie ta debata będzie się odbywała przy nielicznej obecności. No ale odbędzie się i pewnie w czwartek rezolucja bardzo krytyczna w stosunku do naszego kraju zostanie jednak przyjęta. Ta rezolucja jest już przygotowana. Tak, ta rezolucja jest przyjęta na poziomie komisji, to została przyjęta miażdżącą większością głosów. Tam są jeszcze jakieś poprawki, no ale one tylko jakby podkreślają wagę tej rezolucji, jeszcze dokładają różnego rodzaju pomysły, aby w nawiązaniu do tej rezolucji zatrzymać Polsce środki finansowe z przyszłego wieloletniego budżetu. Ale myślę, że ona będzie miała taki sam skutek jak rezolucje podjęte znacznie wcześniej, czyli żaden. No oczywiście, powiedzmy sobie otwartym tekstem, ona psuje opinię Polski, osłabia naszą pozycję. No wiemy, że kończą się te negocjacje budżetowe i tego rodzaju opinia, ona także przenika gdzieś tam do uszu przywódców poszczególnych krajów członkowskich. No i rozumiem, że na poziomie Rady Europejskiej, jak pan premier Morawiecki się spotyka z nimi, no to pytają się, dlaczego te czołgi u ciebie są na ulicach i dlaczego strzelają
do przedstawicieli partii opozycyjnych. Nie powinieneś tak robić. No oczywiście żartuję, no ale wie pan, trochę to jest taki żart przez łzy, bo rzeczywiście to jest jednak szarganie naszej opinii, dobrej opinii. W wielu obszarach sobie doskonale radzimy i to nam absolutnie przeszkadza. No ale opozycja z jakich powodów uparła się, że tą strategię ulica i zagranica będzie realizować, nie wiem, do końca swojego. I wybory prezydenckie nic w tym względzie nie zmieniły. No prawdzie ten raport, o którym mówimy, był przygotowywany przed wyborami prezydenckimi na poziomie komisji, został wtedy przejęty. No teraz musi być przyjęty przez parlament. Myślę, że one nic nie zmienią, no bo europejska lewica chwyciła wiatr w żagle, no i teraz Polska, Węgry są rzeczywiście na cenzurowanym. Ba, pojawiają się, jak pan redaktor zapewne słyszał, pomysły gdzieś tam pan Rutte, premier Holandii, ponoć był uprzejmy powiedzieć, że no, można stworzyć Unię Europejską od początku bez Polski i bez Węgier. Z uwzględnieniem oczywiście Holandii. Nie można się śmiać, chociaż to wszystko rzeczywiście jest i groteskowe, i śmieszne. Szkoda, wie pan, no, w oczywisty sposób, jeżeli się popatrzy na realne problemy Unii, nawet na to, jak funkcjonuje parlament, który ciągle jest w stanie prawie zamrożenia, jak wyglądają gospodarki, szczególnie krajów południa, gdzie PKB w drugim kwartale spadło ponad 20%, gdzie bezrobocie wśród ludzi młodych sięga 50%, czyli mówiąc inaczej, co drugi młody człowiek w wieku zdolności do pracy jest bezrobotny. To wszystko wygląda na jakąś gigantyczną hucpę, ale ta hucpa jest no, inspirowana niestety przez europosłów z Polski. Powiedzmy sobie to otwartym tekstem. W najbliższy czwartek poznamy tekst rezolucji, chociaż dla chcących... Ostateczny tekst po poprawkach. Ja nie mam wątpliwości, że on zostanie przyjęty miażdżącą większością głosów, no bo lewica jest za nim, a skoro także EPL będzie za nim największa frakcja w Parlamencie Europejskim, no to w oczywisty sposób to będzie miażdżąca większość głosów. Bardzo serdecznie dziękuję, chociaż trudno powiedzieć, że za dobre informacje z Parlamentu Europejskiego. Ja bardzo przepraszam, że jestem dostarczycielem takich nie najlepszych, no ale mam nadzieję, że pan redaktor będzie łączył się w sprawach lepszych, bardziej optymistycznych. Mamy na szczęście studio przy Krakowskim Przedmieściu 79, po lewej stronie restauracja literacka, po prawej cały ciąg restauracji, także potrafimy sobie poradzić z każdym problemem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet. Teraz się już poprawiam. We Wrocławiu. Wszystkiego dobrego. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, był gościem popołudnia Wnet. Słuchanego, mam nadzieję, i we Wrocławiu, i w Krakowie, i w Warszawie. To wszystko na rozmaitych falach, proszę państwa, bo radio lubi pływać. Jest godzina 16.32, lubi się też zanurzać, dlatego mamy żółtą łódź podwodną i dlatego i lubi też latać, chociaż jeszcze balony i ten puchar Gordon Bennetta jest daleko przed nami. Myślimy też o tym, co dzieje się w Dublinie. Pozdrawiamy Tomasza Wybranowskiego. Myślę, że Jaśmina Nowak to zrobiła. Chcemy, żeby studio Dublin i studio 37 jak najszybciej wróciło na antenę Radia Wnet. Przygody i dobre niestety się kończą, ale złe na szczęście się kończą i dlatego ciągle trwamy.